Witamy z Orzysza, gdzie rozpoczynamy pierwszą z cyklu 5 debat poprzedzających drugą turę wyboru burmistrzów, burmistrzów i prezydentów. Radomska gmina Orzysz leży w powiecie bliskim, liczy niespełna 10 tysięcy mieszkańców. Kilkudziesięciu jest dzisiaj z nami Tali Kielidiowo, Ministerstwo Sportowe. Witamy przede wszystkim Państwa. Burmistrza objawiają się Jan Aleszczyk, kandydat Komitetu Wyborczego Wyborców na rzecz rozwoju gminy Orzysz. Oraz pan Zbigniew Włochowski, kandydat Komitetu Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ustaliliśmy już kolejność wypowiedzi, za każdym razem będzie rozpoczynał kolejny z kandydatów, począwszy od pana Aleszczyka. Zasady, jakie przyjęliśmy na tę debatę, to maksymalnie dwuminutowe wypowiedzi i jeśli zajmie potrzeba, pół minuty riposty. Można, lecz nie trzeba korzystać. Głos oddany również Państwu, publiczności. Prosząc, by sali podały nie oświadczenia, lecz wyłącznie pytania adresowane do obu kandydatów. Kandydat będzie mógł także zadać pytanie swojemu konkurentowi. Na początek prosimy o 30-sekundową autoprezentację kandydatów. My prosimy o kilka słów o sobie. Zaczynamy w kolejności alfabetycznej. Pan Jan Aleszczyk. Witam serdecznie wszystkich mieszkańców oraz radiosłuchaczy. Nazywam się Jan Aleszczyk. Orzysz jest moim miastem, moim domem od 35 lat. Wraz z żoną wychowaliśmy troje dzieci. Dzieci te uczyły się tutaj w Orzyszu, w tej chwili już są, pracują. Byłem burmistrzem w tej gminie 12 lat. Na początku chciałbym serdecznie podziękować wszystkim za głosy poparcia w pierwszej turze. To olbrzymie wyróżnienie. Chciałbym tym samym pogratulować wszystkim kandydatom niezależnym wysokich wyników. Bo trzeba zauważyć, że prawie 60% ci niezależni kandydaci otrzymali poparcia. Dziękuję bardzo. Pan Zbigniew Włodkowski. Witam Państwa również bardzo serdecznie. Nazywam się Zbigniew Włodkowski. Jestem od urodzenia mieszkańcem gminy Orzysz. Tu się urodziłem, tu są moje rodzice, tu się wychowałem. Posiadam trójkę dzieci z wykształcenia, mam wykształcenie wyższe magisterskie. W tej chwili otwarty mam przewód doktorski z zakresu socjologii. Parę funkcji w życiu już pełniłem, byłem dyrektorem szkoły, ale również posłem dwóch kadencji, starostą powiatowym, wiceministrem edukacji. Strategia rozwoju gminy, którą przygotowaliśmy Państwu, poprzedziliśmy wieloma spotkaniami. Ponad 30 spotkań w gminach, 20 w Orzyszu. To jest Wasza strategia. Strategia rozwoju gminy Orzysz. Dziękuję bardzo. I przechodzimy do pytań. Panowie, Orzysz, miasto zawsze kojarzone z wojskiem, aktualnie wojsko jest tutaj największym pracodawcą. Jednak w planach rozwoju Polskiej Armii na wschodniej granicy jednostka w Orzyszu nie widnieje wśród tych, które mogą liczyć na wzmocnienie przynajmniej do roku 2017. Czy w nadchodzącej kadencji samorządów będzie to w przypadku Orzysza oznaczać stagnację i bezrobocie, które obecnie w powiecie bliskim sięga 30%? Pan Aleszczyk. Wojsko w Orzyszu było od zawsze i w wojsku pracuje bardzo wiele osób. W tej chwili do wojska codziennie rano dojeżdża po kilkaset osób z różnych stron. Z Giżycka, Spisza, Zełku, z Mrągowa. Także jako samorząd, ja jako burmistrz zawsze odnosiłem się do wojska z powagą i szacunkiem. Nie sądzę, żeby wojska w Orzyszu nie było, żeby wojska zabrakło, ponieważ inwestycje, które są w tej chwili wykonywane na terenie jednostki wojskowej, to są wielomilionowe inwestycje i sądzę, że ta jednostka jest jedną z pięciu jednostek w kraju, położona przy poligonie i to wojsko w Orzyszu będzie istniało. Jeśli to już koniec, czas jeszcze nie wyczerpany, proszę bardzo, panu Włodkowski. Jestem członkiem Komisji Obrony Narodowej i od kilku lat zabiegam o to, aby przekonać Komisję Obrony Narodowej, przekonać pana prezydenta, że Orzysz jest ważnym punktem strategicznym na mapie, na wojskowej mapie Polski. Gościliśmy podczas ćwiczeń Anakonda pana prezydenta właśnie po to, żeby pan prezydent zobaczył poligon. Zakończyliśmy te ćwiczenia Anakonda właśnie w Orzyszu, a kilka tygodni temu gościliśmy też wiceministra obrony narodowej właśnie po to, żeby zobaczył Orzysz, żeby zobaczył go od środka, od strony jednostek wojskowych, zobaczył inwestycje, które są, ale zobaczył również i Bemowo-Piskie i poligon, który jest w pełni przygotowany do przyjęcia wojsk pancernych.
Wszyscy Państwo o tym doskonale wiecie, że jest perspektywa przesunięcia wojsk z zachodu na wschód Polski. Konflikt ukraiński pokazał, że taka potrzeba jest. Jest duża szansa na to, że do Orzysza trafią nowe jednostki czy duże ilości żołnierzy. Co to znaczy dla naszego miasta, nie trzeba tłumaczyć. To są nowi żołnierze, którzy zarabiają pieniądze, puszczają je w obiektów, w tym mieście. Ale to jest praca również i dla naszych młodych i pań, i młodych panów. Jednocześnie jest to też miejsce pracy dla cywilów. Także wojsko jest tym obszarem, tym zakładem pracy, który jest największy i chciałbym, żeby się obszar pracy rozrastał. Jednocześnie mamy pewne plany z wojskiem, a mianowicie chcielibyśmy, aby wojsko, a właściwie karna kompania stała się marką turystyczną Orzysza. Będąc ministrem edukacji narodowej, gdziekolwiek w Polsce byłem, jak mnie pytano o to, skąd pan pochodzi, to z Orzysza. Od razu padało karna kompania. Więc chcąc zbudować markę turystyczną, mamy ją gotową. Tylko trzeba ją umiejętnie wykorzystać i puścić w eter. Zajemy głos Państwu. Sala jest pełna. My jeszcze raz jesteśmy bardzo zadowoleni, szczęśliwi z tego, że tak licznie mieszkańcy Orzysza nas odwiedzili. Pytań będzie też pewnie dużo. Jedną z osób, która jest z nami, jest Pani, która przygotowała pytania. Witam Panią serdecznie, proszę się przedstawić z imienia nazwiska. Barbara Suchta, mieszkanka Orzysza. Mam już przygotowane pytanie, jedno dla obu kandydatów. Panowie kandydaci, proszę powiadomić mieszkańców, co zamierzacie zrobić z hotelem Mazury, z którego co można było, to już wywieziono i wykradziono. A dzisiaj hotel Mazury straszy turystów, mieszkańców i stwarza zagrożenie bezpieczeństwa dla społeczeństwa. Dziękuję. Faktycznie widzieliśmy dzisiaj z Zbigniewem, ten hotel wygląda fatalnie. Pan Zbigniew Włodkowski, proszę. Rzeczywiście hotel, który straszy już od ładnych kilku lat swoim wyglądem, no tak jak Pani powiedziała, został no tak trochę ograbiony. Wywieziono z niego właściwie wszystko, co można było wywieźć i sprzęty kuchenne i inne, a resztę dokona już los, bo okna zostały wybite, wyrywane miedziane parapety, ale wyrwane również i kaloryfery, i rury, i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to obiekt, który dzisiaj odstrasza turystów. Co można z nim zrobić? Ja mam dwa pomysły na zagospodarowanie tego budynku. Po pierwsze, chciałbym, żeby tam przeniesiony został Urząd Gminy i Ośrodek Pomocy Społecznej. Na ten cel rozmawiałem w Ministerstwie Cyfryzacji i Administracji. Można uzyskać środki na adaptację tego budynku pod ten obiekt. Tam były oczywiście jakieś problemy natury, za małe okna, jakieś takie technologiczne, ale dzisiaj nie ma problemów technologicznych, których pokonać by nie było można. Ale to, co mnie najbardziej uwiodło i o czym mówiła Pani Minister Seredyn, Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej, to możliwość zagospodarowania tego hotelu na dom samopomocy społecznej, czyli miejsce, gdzie osoby starsze znalazłyby wsparcie. A niestety Państwo to doskonale wiecie, ja przeszedłem Orzysz, wszystkie mieszkania wzdłuż i wszerz. Niestety Orzysz się starzeje i jest zapotrzebowanie na tego typu obiekt. Na modernizację przynajmniej części tego obiektu około 2 milionów złotych można by było dostać z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. A idea jest taka, dla osób starszych opieka, system wsparcia, a dla młodych praca w tym hotelu. Ten przykład i ten pomysł nie zrodził się od tak w mojej głowie. Ja jedno ze swoich biur mam w Rynie. W Rynie, gdzie jest placówka, w której mieści się i dom samopomocy, i warsztaty terapii zajęciowej. Łącznie tam jest około 160 pensjonariuszy. To daje 120 miejsc pracy. Byłby to drugi zakład po wojsku w Orzyszu. Szukamy różnych rozwiązań. Jedno z rozwiązań na miejsca pracy to jest właśnie opieka dla osób starszych, osób niepełnosprawnych. Nie wiem, czy Państwo... Szanowni Państwo, więc problem tego hotelu istniał w czasie, kiedy byłem burmistrzem i po pewnym czasie, kiedy on miał być, kiedy był sprzedawany,
chciałem to kupić na i rzeczywiście ulokować tam wszystkie instytucje gminy, takie jak Urząd Miejski, Opieka Społeczna, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Dom Kultury. Chodziliśmy tam kilka razy z całą radą i z inspektorami nadzoru, z architektami. Otóż opinia była jednoznaczna. Ten obiekt nie nadaje się na taki cel, ponieważ zmieniona już była cała jego bryła architektoniczna, a koszty, które należałyby ponieść w związku z adaptacją tego obiektu, były bardzo wysokie. Wtedy to jeszcze była kwota 5 milionów za nabycie tego obiektu, w tej chwili jest może 3 miliony złotych i tak dalej. Chcę zwrócić uwagę jeszcze na jeden fakt, że jeżeli tam jest prowadzona działalność gospodarcza, to gmina w ciągu jednego roku ma 120 tysięcy złotych podatku od nieruchomości. 120 tysięcy złotych. Natomiast jeżeli mówimy o opiece społecznej, w zasadzie wszystkie instytucje gminne mają obiekty, które niewiele kosztują. Urząd Miejski są wyremontowane i są w dobrym stanie. Jeżeli chodzi o opiekę społeczną, taki plan też miałem i zrealizowałem. Nabyłem grunty od wojska na ulicy Wojska Polskiego naprzeciwko kolejowej. Tam są trzy budynki, wykonaliśmy dokumentację i tam miała być przeniesiona opieka społeczna i na tym hektarowym terenie miały się dziać różne rzeczy związane z pomocą społeczną. Także taki był plan. Natomiast na dzień dzisiejszy zakup tego obiektu przy dzisiejszych realiach budżetowych, no oczywiście z dofinansowaniem, uważam, że to nie jest właściwy kierunek. Kupowanie obiektów, które się rujnują, są takie obiekty. Obok jest stara apteka, później jest ten Mickiewicza obiekt. Są obiekty jeszcze pałacy na ulicy Wojska Polskiego. Te obiekty są. Czy gmina to ma kupować tylko dlatego, żeby to ładnie wyglądało? Dziękuję serdecznie panu Włodkowskiemu. Obaj panowie mają po 30 sekund. Niestety nie jest tak, że jak my jako samorząd nie zadbamy o ten obiekt, to on z roku na rok będzie starzał się, będzie niszczał i po prostu będzie no wygląda tak jak właśnie ta stara apteka, której, i więc taka perspektywa. Ja chcę tylko dodać tyle, że będąc starostą powiatu piskiego zlikwidowaliśmy jeden z internatów, bo były dwa internaty w połowie puste, trzeba było pół miliona złotych do tych internatów dokładać. Dzisiaj w jednym z tych internatów zlikwidowanych mamy Urząd Starostwa Piskiego, gdzie jest scentralizowane wszystko i my pokazujemy, ja jako starosta pokazałem, że jest to możliwe. Czas minął. Ja będę robił wszystko, żeby ta cena, która jest stosowana przez syndyka, była niższa przez komornika. Dlatego, żeby to była cena rynkowa. Taka cena, za którą ludzie to kupią. A to jest cena odtworzeniowa, niewłaściwa cena i ludzie tego nie chcą kupić. Znajdą się przedsiębiorcy i kupią. Niech to będzie cena rynkowa. Dziękuję. Góra. Miejscowość mieszkańca Morzysza znana jako dawne składowisko odpadów. Jednak śmieci wciąż tam trafiają, sprawdziliśmy to. Pozostawione są pod bramą, wrzucane są za ogrodzenie składowiska. Miejsce to wciąż czeka na rekultywację. Poradzić sobie z tym śmierdzącym problemem. Tym razem rozpoczynamy. Więc wysypisko w górze. W poprzedniej kadencji poświęciliśmy wiele czasu, żeby zbudować sortownię odpadów wspólnie w związku z gminy. To się udało, sortownia została zbudowana. W bieżącym roku odpady są włożone do tej sortowni i natomiast wysypisko w górze wymaga rekultywacji. Ta rekultywacja musi być dokonana przez związek międzygminny, ponieważ całą gospodarkę śmieciową prowadzimy w ramach związku międzygminnego. Natomiast jeżeli konkretnie tutaj mam się odnieść do tego wysypiska śmieci, to jeszcze no, trzeba powiedzieć, że inne sprawy komunalne związane z oczyszczaniem ścieków, wodociągi i tak dalej, to jest cała gama różnych spraw związanych z gospodarką komunalną i te wszystkie sprawy są wymienione tutaj w moim programie uzupełnieniem, uszczegółowieniem do programu wyborczego. On się znajduje na mojej stronie internetowej i znajduje się na moim profilu na Facebooku. Także ja przekazując program wyborczy, ten taki, który do Was dotarł, to jest to tylko ogólny zarys. Natomiast tutaj mamy wszystko dokładnie wymienione, co w ramach tej gospodarki komunalnej, łącznie z wysypiskiem śmieci, należy zrobić. Dziękuję. Panu. Uważam, że
powstanie tego związku międzygminnego no, to nie było najlepsze rozwiązanie. Znam rozwiązania, które funkcjonują w wielu gminach na Warmii i Mazurach. Dzięki temu śmieci są dużo tańsze niż w gminie Orzysz. A wracając do tego wysypiska, o którym mówimy, no to wysypisko rzeczywiście powinno być zrekultywowane przez Związek Międzygminy. Na razie nic się nie dzieje. Związek Międzygminy przez jakiś czas wykorzystywał je nadal jako wysypisko śmieci, gromadząc tam dodatkowe jeszcze nikomu niepotrzebne śmieci. Ja, będąc burmistrzem, chciałbym, aby i to wysypisko, i kilka hektarów ziemi, które tam jeszcze są możliwe, można by było objąć specjalną strefę ekonomiczną i zastanowić się, czy w ramach tej specjalnej strefy ekonomicznej nie można byłoby tam umieścić zakładu z zakresu na przykład rekultywacji czy recyklingu i ta firma mogłaby to doprowadzić do porządku. Natomiast chciałbym, żebyście Państwo też wiedzieli, że jesteśmy jedną z gmin nielicznych na Warmii i Mazurach, gdzie skanalizowanie i zwodociągowanie gminy wynosi, nie przekracza 50%, ościenne gminy sięgają to nawet do 100%, np. gmina Mrągowo, a my jesteśmy w jakimś dalekim ogonie. A czym jest dzisiaj oczyszczalnia ścieków? Oczyszczalnia ścieków zaczyna przypominać zwykłe szambo, do którego spływa woda, nieremontowane od kilkunastu czy od kilku dobry plan. Więc pierwsze ręce, jeżeli mówimy o wodociągowaniu kanalizowanym, trzeba będzie włożyć niestety w oczyszczanie ścieków i dopiero myśleć o rozbudowie linii przesyłowej. Dziękuję, prawo do posty. Ale chciałem tylko powiedzieć, że oczyszczanie ścieków funkcjonuje dobrze i ona jest stara już oczyszczalnią, ponieważ została wybudowana w roku 90, ale funkcjonuje dobrze. Parametry ścieków są dobre. To był pan Zbigniew Włodkowski, proszę bardzo. Były na tym oczyszczalni ścieków, panie burmistrzu. Nie wiem, jak pan dawno tam był i to naprawdę nie wygląda najlepiej. Przypomnę, że ilość żołnierzy w jednostce wojskowej się zmniejszyła, co spowodowało zmniejszenie się ilości ścieków. I niestety to zdegradowało oczyszczanie Orzysz. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, proszę. Ja rozmawiałem z dyrektorem kilkakrotnie i orientuję się w tym temacie. Pytanie z sali. Janusz Kiewski. Jak panowie wiedzą, zakończyły się rozgrywki w piłkarskiej klasie okręgowej. Piłkarze Śniato już są liderem z realnymi szansami awansu do czwartej ligi. Niestety, w opinii dużym przyjezdnych i działaczy mamy najgorszą płytę boiska w województwie oraz szatnie, które nie spełniają żadnych wymagań. Istnieje obawa, że Warmiński Związek Piłki Nożnej nie dopuści obiektu do rozgrywek w wyższej lidze. Więc chciałbym wiedzieć, liczni kibice, którzy chodzą na mecze, jak panowie zamierzają rozwiązać po objęciu stanowiska burmistrza z radą problem generalnego remontu płyty boiska i budowy nowych szatni, tak aby spełniały wymagania czwartej ligi. Dziękuję. Tym razem jak pierwszy, pan Łukasz. Pan Łukasz. Szanowni Państwo, chodzę na mecz oczywiście, widzę płytę boiska i zgadzam się z panem w pełni, że płyta boiska wymaga modernizacji. O tym rozmawialiśmy też z członkami klubu. Jak najbardziej to zadanie uważam, że w ramach tych środków unijnych, które dzisiaj są dostępne, przypomnę Państwu, że udało nam się w tej kampanii wyborczej zakończyć pierwszą turę 10 radnymi w Orzyszu, 10 radnymi w powiecie pińskim, 14 radnymi w Sejmiku Warmińsko-Mazurskim. W tej chwili trwają dyskusje, kto będzie marszałkiem województwa, ale będzie nim na pewno osoba z Polskiego Stronnictwa Ludowego, więc mamy jakby pewną możliwość pozyskania tych środków w różnych obszarach, między innymi na to, żeby wymienić płytę boiska, ale chciałbym również, żeby wymienione zostały te siedzenia dla turystów, widownia, bo ona po prostu jest jakby z innej epoki i też nie przyciąga kibiców. Sam obiekt sportowy znajduje się w ciekawym miejscu Orzysza i ten lasek, który jest, chciałbym, żeby w przyszłości stał się parkiem. Rozmawiamy również z Agencją Mienia Wojskowego za pośrednictwem Ośrodka Szkolenia Wojskowego w Bemowie Piskim, żeby przejąć Annę i z półwyspem i tam chcielibyśmy, żeby to było centrum, że tak powiem, kultury. Powiem tak już na koniec jednym zdaniem, że są duże szanse, o tym rozmawiamy, żeby festiwal piosenki żołnierskiej, który nie istnieje już w Polsce od kilku lat,
a jest zapotrzebowanie na reaktywowanie tego festiwalu, odbywał się w Orzeszu, w mieście, które ponad 250 lat słynie z Wolski. Szanowni Państwo, jako burmistrz w poprzednich kadencjach muszę powiedzieć, co zrobiłem w zakresie sportu. Wybudowałem tą halę sportową, w której tutaj dzisiaj siedzimy. Mój następca, pan Sulima, wybudował boisko obok, według wcześniej ustalonej koncepcji. Utworzyłem miejski ośrodek sportu i rekreacji. Wybudowałem boisko Orlik przy szkole podstawowej. Zorganizowałem Ligę Soles. Natomiast dalsze zadania, które były planowane poprzednio, nadal trzeba wykonywać. Oczywiście, bezwzględnie, trzeba rozbudować i zmodernizować stadion miejski. Obok stadionu jest tam przygotowana dokumentacja na zagospodarowanie całego terenu. Plaży miejskiej, przy plaży miejskiej, aż do rzeki. Tam ma być amfiteatr, tam ma być budynek hotelarsko-noclegowy i tak dalej. Więc to trzeba zagospodarować. Należy również umocnić współpracę z działaczami samorządowymi i z klubami sportowymi. Oni wiedzą, co mają robić. Trzeba z budżetu państwa dofinansowywać te organizacje. Zadania gminy trzeba w ten sposób przekazywać organizacjom społecznym i ludziom. Oni wiedzą, co mają zrobić. Również trzeba stworzyć warunki do uprawiania sportów przez cały rok. Rowery, nordic walking, czy tam narciarstwo biegowe. Również należałoby rozszerzyć w ramach klubów sportowych działalność, możliwości uprawiania sportów, takie jak tenis, łucznictwo czy badminton. Tak jak się to dzieje na Zachodzie. Dziękuję. Ja tylko króciutko chciałem powiedzieć, że w naszej strategii, którą Państwu przesłaliśmy, nie używamy języka, trzeba zrobić, chcielibyśmy zrobić, jak się uda zrobić, my mówimy, zrobimy. Mówimy językiem konkretu, bo wiemy, że na ten cel są środki. Wiemy, jak o te środki sięgnąć i w Olsztynie, i w Warszawie i będziemy bardzo zdeterminowani, żeby te działania, o które Pan zapytał, były zrealizowane. Dziękuję bardzo. Ja to mówię językiem prostym. Zrobię. Nie zrobimy, a zrobię. Także czasami mogę się pomylić. Panowie, przewidujemy również pytania kandydatów do kandydatów. Czy Panowie chcą zadać sobie wzajemnie pytanie? To jest właśnie ten moment. Wcześniej uzgodniliśmy, że nie. Dziękujemy wobec tego, że przyszło tutaj kilkadziesiąt osób, mieszkańców gminy Orzysz. Oddajemy ten czas Państwu. Moje nazwisko Kotakowski Zbigniew, urodzony jestem w Orzyszu. Chciałbym Panowie zadać takie jedno konkretne pytanie. Nie chodzi mi o jakieś wydawane fundusze, bo to pytanie jest, które nic nie kosztuje, tylko dużo pracy. Chodzi mi o nasze zetkarstwo, nasze jezioro Orzyskie. Dlaczego mamy cały czas na tym naszym jeziorze odłowy sieciowe? Co Wy Panowie chcecie z tym zrobić? Bo my już walczymy z tym jako wędkarze parę lat i nic nie możemy zrobić. Bo raz nam starostwo odrzuca pod nogi, drugi raz wiadomo ministerstwo, a już byliśmy, można powiedzieć, wszędzie. Dziękuję. Pan Jan Waleszczyk. Wędkarstwo u nas powinno służyć mieszkańcom, powinno służyć turystom. To jest bardzo poważny wabik, który może przyciągnąć do nas wiele turystów. Natomiast na dzień dzisiejszy nie jest wędkarstwo połączone z rachunkową gospodarką rybacką. Po prostu rybacy to są przedsiębiorstwa, przetwórnie rybackie. I tego być nie może. Było wiele spotkań, bardzo wiele spotkań i nie można ustalić, wydaje mi się, że prostych zasad na szczeblu krajowym, żeby te wody wszystkie były objęte zakazem połowu przemysłowego. Żeby to służyło tylko i wyłącznie wędkarstwu. Ewentualnie jakieś tam połowy selekcyjne, to już wędkarze wiedzą, jak to zrobić. Więc jeżeli mówimy o rozwoju turystyki, to wędkarstwo jest niezbędne i zawsze będę dążył do tego, żeby na naszych wodach, na rzekach, na jeziorach wszędzie była tylko działalność wędkarska. Żeby Związek Wędkarski spełniał rolę Związku Wędkarskiego, a w tym Związku Wędkarskim są po prostu przedsiębiorcy. Dziękuję bardzo. Marki turystyczne Orzysza nie da się budować bez wędkarstwa i trzeba tu rozróżnić dwie rzeczy.
My dzisiaj mówimy, tutaj pan poruszył problem wędkarstwa w aspekcie oto takim, że jest Polski Związek Wędkarski, który założył własną spółkę rybacką. I to ten Polski Związek Wędkarski, zamiast wspierać wędkarzy, zalewiać jezioro, to masowo sieciami na jeziorze Orzysz odławia ryby. Po prostu pustoszy to jezioro. Czy można to zmienić? Można to zmienić, bo jest przykład w województwie podlaskim, kiedy to samorządowcy zdecydowanie stanęli po stronie wędkarzy i oto Związek Polski, Związek Wędkarski ustąpił i przekazał jezioro pod zarząd wędkarzy. I ja będę zdeterminowany, żeby to działanie, ten przykład, ten kazus Białegostoku czy Podlasia przełożyć również na Orzysz. Natomiast na Warmii i Mazurach mamy tradycyjne zakłady rybackie. Był to zakład w Mikołajkach, w Rycianym Nidzie i w Bokardowie. Są to też miejsca pracy. I na przykład co się stało w Mikołajkach? W Mikołajkach zakład rybacki zrozumiał, że trzeba przejść na nowoczesną formę prowadzenia tego zakładu. Zachował jedną załogę i przeszedł do sprzedawania pozwoleń na wędkowanie i okazało się, że grobanie wcale nie mniej zarabiają pieniędzy jak przy tych kilkunastu załogach. I myślę, że w tym kierunku to odławianie, że tak powiem, profesjonalne w zakładach klasy ryb będzie się przekształcić. Widzimy, co się dzieje w zakładzie w Okartowie Rybackim. Zaczyna postawa smażalnia, przygotowują się do rozbudowy obiektów turystycznych, wiosek wędkarskich, a więc za chwilę i sam zakład rybacki w Okartowie przejdzie w formę raczej sprzedawania pozwoleń na wędkowanie niż masowe odławianie sieciami ryb. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Ponad 100 osób jest na sali, przysłuchuje się na żywo naszej debacie. Nic więc dziwnego, że pytań wiele. Kolejne pytanie od Was. Jan Kamieniecki, mieszkaniec z Orzysza od 1949 roku. Panowie obydwaj nie wspomnieli nic o przyszłości, jaka się szykuje na Mazurach, czyli o wielkiej pętli mazurskiej. Czym ta rzecz bardzo interesuje żeglarzy z całego kraju, może nawet i z Europy. No a tu jakoś nie padło żadne słowo na ten temat. Czy coś się przewiduje, bo ja bym myślał, że już najwyższy czas na drodze wodnej z Orzysza do Okartowa chociażby jakiś prosty slip wybudować, żeby ktoś mógł sobie zbudować czy kajak, czy łódkę. Nic takiej infrastruktury tutaj nie zauważyłem i nie ma, a myślę, że warto by było, no bo to by była jakaś promocja. Może by w tej chwili nie przynosiło to jakichś zysków, ale promocja by była. Dziękuję. Państwo, w strategii, którą Państwu przesłałem, wyraźnie piszemy o tym, że bezwzględnie potrzebny jest port na jeziorze Śniadły na terenie gminy Orzysz. Taką miejscowością dzisiaj właściwie przygotowano do tego, żeby ten port powstał, to jest miejscowość Nowe Guty. I są prywatni inwestorzy, którzy chcą zainwestować swoje prywatne pieniądze po to, żeby ten port powstał. Drugim obiektem, bardzo ciekawym, to jest plaża, którą dzierżawi pan Eugeniusz Faryj. I pan Faryj również myśli o tym, żeby tutaj jakby nie tylko była sama plaża, ale również obiekty portowe. Trzecim pomysłem, który jest oczywiście zablokowany przez Mazurski Park Krajobrazowy, to jest pomysł na wybudowanie, to jest nie tylko pomysł, już jest dokumentacja, wybudowanie portu między Okartowym a Nowymi Gutami, portem o wysokiej jakości, bo pięciogwiazdkowym, takim elitarnym, ale hotelem, przy którym również taki port mógłby być. I tutaj kto zablokował, tak jak mówię, Mazurski Park Krajobrazowy, który jest oddziaływanie na środowisko zrobione przez inwestora, natomiast Mazurski Park Krajobrazowy próbuje udowodnić, że tu jest przejście zwierzyny do wodopoju, jakim jest jezioro Śniadły. Na szczęście zmienił się dyrektor Parku Krajobrazowego i mamy nadzieję, że to jest nowa osoba, młoda osoba, która ma trochę inne, prorozwojowe podejście do tego tematu. Też jest problem tartaku w Okartowie, gruntu, no, atrakcyjnie położonego,
i próbujemy rozmawiać ze specjalną strefą ekonomiczną i z właścicielami, którzy są również właścicielami tartaku w Rucianym Lidzie, żeby przystąpić do, to jest grunt zadłużony, ale też są inwestorzy, którzy chętnie zainteresowaliby się tym gruntem. Tu jest pomysł na to, żeby powstała wioska żeglarska, wioska rybacka. Jeżeli chodzi o rzekę Łożysz, to oczywiście popieram koncepcję rewitalizacji i rozbudowy drogi wodnej, tak to się nazywa, między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Kanałem Augustowskim. To się znalazło w planie wojewódzkim naszego województwa i to jest trasa przez Łożysz i trzeba to robić, popieram to. Natomiast na terenie Łożysza w planach miejscowych mamy dokładnie napisane, co przy tym kanale, przy tym nasze rzece ma być zlokalizowane. Tam mają być parki, tam mają być ścieżki rowerowe, piesze, tam mają być inne obiekty. Wystarczy to zrobić. To wszystko jest i prawo miejscowe na to pozwala. Ogródek Jordanowski miał właśnie w ogródku Jordanowskim postać amfiteatr. Nie wyszło, nie ma dofinansowania, tego nie będzie. Nad jeziorem Tyrku, u ujścia rzeki naszej Orzyszy, na naszej działce półhektarowej zorganizowałem wybudowanie mariny żeglarskiej za 3 miliony złotych. Powstało na terenie województwa 12 takich marin. Było dofinansowanie 80%, 202 miliony 400 tysięcy. Trzeba było 600 tysięcy dołożyć. Projekt został w tej kadencji uwalony i nie ma go. A więc masę pieniędzy zostało tutaj trochę zmarnowanych i trzeba powrócić do tych koncepcji i to zrobić. To jest wszystko napisane. Dlatego start. Po pół minuty jeszcze pan Wysocki. Jesteśmy tutaj na hali sportowej, niedaleko jest stacja CPN-u i mamy między bankiem spółdzielczym a mostem kolejowym bardzo ciekawy kawałek gruntu, który uważam, że w ramach rewitalizacji rzeki Orzysz, bo ta rzeka powinna się stać małą krytynią gminy Orzysz. Tu powinien powstać port żeglarski, port kajakowy, przepraszam, na wjeździe do Orzysza, gdzie musimy pokazać turystom, że Orzysz leży nad dwoma jeziorami. Dziękuję nad jeziorem bardzo. Orzysz z jednej strony, nad jeziorem tylko z drugiej strony. Tak jak powiedziałem, to jest wszystko zapisane w dokumentach gminnych. Są dokładnie opracowane plany i wiadomo, co tam ma być. Zgadzam się. Dziękuję. Proszę Państwa, dajmy teraz kandydatom chwilę, taką 30-sekundową, na nieskrępowane wypowiedzi, które nazywamy słowem na niedzielę wyborczą. Pan Leszczyk. Szanowni Państwo, mam wizję Orzysza, który ma być miastem podobnym do takich miast, jakie są w Belgii, w Holandii, w Niemczech. Miasto, w którym jest niskie bezrobocie, mieszkańcy uprawiają sporty, a młodzi ludzie czują się tu dobrze i nie chcą stąd wyjeżdżać. Dziękuję. Ja przede wszystkim chciałem Państwu podziękować za to, że Państwo w wielu domach, w mieszkaniach swoich przyjęliście mnie z dużą radością i mogę z Państwem podyskutować. Gmina Orzysz musi stać się gminą turystyczną. Przez wiele lat nikt nie dbał o rozwój turystyczny gminy Orzysz. To nie jest wcale takie łatwe, żeby zbudować markę turystyczną Orzysza. Karna Kompania to jeden z pomysłów. Ośrodek wczasowy pod nazwą Karna Kompania, Borne Śródmowo to udowodniło. Z Państwem. Nasza debata jeszcze przez chwilę potrwa. Kandydaci wyrazili zgodę na to, żeby odpowiadać jeszcze na kilka Państwa pytań. Tymczasem musimy podziękować już tylko tym, którzy słuchają naszej debaty przy radio odbiornikach. Reszta będzie do posłuchania na stronie internetowej Radio Olsztyn www.ro.com.pl. Wszystko rejestrujemy. Tymczasem przypomnijmy, że naszymi i Państwa gośćmi byli dzisiaj kandydaci do potęgu burmistrza Orzysza, pan Jan Aleszczyk, kandydat Komitetu Wyborczego Wyborców na rzecz rozwoju gminy Orzysz. Wyborczego Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zapraszam na głosowanie. Zrealizowali Krzysztof Akuliński i Paweł Krawczyk, a poprowadzili. Dziękujemy.
No i zaczynamy teraz. Zaczynamy, tak? No dobra, to co będzie potem. Proszę bardzo, zapraszam, kto z Państwa mówi? Zapraszam Pan. Trzy pytania, kalendarz i kampanii. Ja też bym chciał skuteczności działania na burmistrza. W ostatnich miesiącach pan Włochowski zaangażował się w sprawę biogazowni, sprawę wędkarzy, o czym było wspominane. Chciałbym zapytać. Oczywiście nie wyszło to. Jakie panowie widzą możliwości wykonania tych wszystkich planów, które przedstawiliście, mając na uwadze nasz budżet, który jest no niestety nieciekawy. Szanowni Państwo, przygotowując się do kampanii, a było to mniej więcej rok temu, poprosiłem konwent naczelników województwa warmińskiego, konwent skarbników województwa warmińsko-mazurskiego i swojego przyjaciela, byłego skarbnika powiatu szczecińskiego, pana Samborskiego, o przeanalizowanie budżetu OŻYR za ostatnie 4 lata. I znam bolączki tego budżetu. Jedną z bolączek budżetu jest na przykład brak zaopiekowania się dziećmi niepełnosprawnymi. Nasze dzieci niepełnosprawne wyjeżdżają do placówek, do Pisza, do Ełku, do Giżycka. Jeżeli tutaj na bazie naszych szkół istniejących, na bazie obiektów, które mamy w okolicach przedszkola tak zwanego wojskowego, zbudujemy system wsparcia osób niepełnosprawnych, to 1 000 000 zł zostaje w naszym budżecie. Jeżeli chodzi o biogazownię, o której pan wspomniał, to żałuję, że burmistrz, który nie otrzymał przedłużenia swojej kadencji, nie zaangażował się mocno w to, żeby ta biogazownia powstała. Było dobre porozumienie między inwestorem a wojskiem. Wojsko otrzymałoby ciepło prawie 3 razy tańsze do jednostki wojskowej. Natomiast ta biogazownia powstanie w innym miejscu, w innym województwie, powstanie na Podlasiu, w okolicach Sokołowa Podlaskiego, a mogła powstać u nas w Łużyszu. Zabrakło wyobraźni dla poprzednich samorządowców. Dziękuję bardzo, panie Marszałku. Każdy z nas, czy ja, czy kolega Zbigniew tam dostanie się na to stanowisko, będzie musiał zmierzyć się z tym budżetem. Budżetem, w którym wydatki są wyższe jak dochody, a kredytów już brać nie można. W związku z tym trzeba koniecznie ograniczyć wydatki albo zwiększyć dochody po to, żeby zacząć spłacać kredyt i wtedy ukaże się kierunek na rozwój, na pozyskanie środków zewnętrznych. To tak jest. Natomiast jeżeli mówimy o biogazowni, o przedsiębiorcach generalnie, którzy chcą tutaj inwestować, to ja bym chciał powiedzieć i zapytać pan Kamiński. Dokumenty wszystkie sprawy dla przedsiębiorców są tak dobrze przygotowane, że wydaje mi się, że pan Kamiński być może 2 miesiące, 3 miesiące czekał na uzyskanie pozwolenia na budowę. Jest strefa ekonomiczna, jest plan miejscowy. To wszystkie warunki spełnione do tego, żeby każdy inwestor, który przyjedzie dziś do Orzysza, mógł prawie od ręki otrzymać pozwolenie. Tam pewne sprawy związane z podziałami nieruchomości i tak dalej wystąpią. Ale to wszystko jest przygotowane i cała strefa gospodarcza funkcjonuje tam, funkcjonuje już kilkanaście, chociaż niewielkich, ale firm. Ja bym tutaj jeszcze zwrócił uwagę biogazownia. Oczywiście dobrze by było, gdyby ta biogazownia zasiedliła w energię elektryczną, ponieważ w Orzyszu brakuje energii elektrycznej. Są przerwy w dostawach energii elektrycznej. Podstawowym problemem jest wybudowanie linii 110 kW z Mikołajek przez Orzysz do Ełku, ze stacją tutaj w Orzyszu. To jest bardzo bolący problem. Oczywiście tego gmina robić nie będzie, ale musimy cały czas iść w tym kierunku, żeby doprowadzić do budowy tej linii. Dziękuję bardzo. Pan Zbigniew Burmistrz. Tu wymaga na pewno, tutaj zgadzam się z głosem kolegi Janka, wymaga zupełnie zmiany system zarządzania naszą gminą, naszymi jednostkami, bo tu mówimy albo zwiększamy dochody, albo zmniejszamy wydatki. Więc ten system zarządzania będzie zupełnie inny. Będzie to ten system, którego uczyłem się przez 10 lat w Warszawie, którego uczyłem się będąc starostą powiatu bliskiego. W tej chwili kończę studia z zakresu zarządzania i finansami, i zarządzania w ogóle samorządem terytorialnym.
I ten przykład dzieci niepełnosprawnych pokazuje, że jest tak dużo dziur, które możemy pozatykać, żeby nasze pieniądze nie uciekały z naszej gminy. Dziękujemy bardzo. Czy pan Janusz Leszczyk chce? Kolejny pytanie, stanie bardzo proszę. Jak sprawy oświaty? Ewa Krakowska. Wiadomo, że wychowanie przedszkola to jest zadanie własne gminy. Chciałabym zapytać o panów stanowisko w kwestii tworzenia niepublicznych szkół, przedszkoli, żłobków i innych form wychowania przedszkolnego. Poprosimy panią Małeczkę. Mój kierunek w rozwoju takich zakładów jest zawsze taki, żeby to robili ludzie, żeby to robiły organizacje społeczne, żeby to robiły osoby prywatne. Dotyczy to szkół, ale nie tylko szkół, może to dotyczyć nawet kultury, gdzie też prywatni przedsiębiorcy powinni się tym zająć i zwiększyć ten potencjał nasz kulturalny. W szkołach, natomiast w tych publicznych szkołach inwestycji zostało zrealizowanych sporo. Natomiast pozostało do realizacji jeszcze w szkole podstawowej łącznik między jednym obiektem a drugim obiektem. Nowe skrzydło tutaj w gimnazjum, to też jest, pewne koncepcje zostały wcześniej już opracowane, te koncepcje. Postawienie na rozwój zawodowy pracowników oświaty, no i oczywiście młodzież, zarówno nauka, jak i wymiana międzynarodowa z miastami partnerskimi, po to, żeby ta młodzież zobaczyła, jak to jest na świecie. Takich wymian już było sporo, ale w dalszym ciągu do tego dążymy. Dziękuję bardzo. Zadaniem państwa, proszę państwa, jest prowadzenie oświaty publicznej i nie może być tak, że gmina będzie próbowała, że tak powiem, od tego zadania odejść. Szkoły mają być szkołami gminnymi, prowadzonymi przez gminę. Przedszkola głównie powinny być przedszkolami prowadzonymi przez gminę. Natomiast alternatywne formy edukacji przedszkolnej można, jeżeli są takie inicjatywy społeczne, umożliwić, żeby małe punkty przedszkolne były tworzone jako forma tylko uzupełniająca systemu oświaty. Niedopuszczalne jest to, a wydarzyło się to niestety w paru gminach w Polsce, że gmina całą oświatę oddała organizacjom pozarządowym. Tego w Orzeszu nie będzie. I z tej okazji chciałbym nawet zaapelować do nauczycieli, żeby nie dawali wiary w jakieś plotki, które rozpowiadane są w Orzeszu, że Włodkowski jak będzie burmistrzem, to będzie, nie wiem, prywatyzował, wprowadzał cateringi do szkół, czy prywatyzował sposób sprzątania szkołami. Każde miejsce pracy w Orzeszu jest ważne i moim celem będzie nie zmniejszanie miejsc pracy, a tworzenie nowych miejsc pracy, a o tym dzisiaj trochę na antenie radia już nie mówiliśmy. Chciałem podkreślić, że generalnie to gmina, natomiast popieram, tak jak we wszystkich działach, tak samo jak w oświacie, wszelkie takie dodatkowe formy prowadzenia tych spraw. Gminy oczywiście przy finansowaniu gminy. Dziękujemy. Czy pan Włodkowski chce jeszcze coś dodać? Nie, nie. Kolejny. Jestem mieszkańcem Orzysza i gminy Orzysz, a byłem nim od roku 1945 od Żniwa. Mały wyskutowa, nazywam się Jan Kaczkowski. Obecnie jestem na rewitorze tej szkoły, również zawodowym. I proszę, chciałem tutaj powiedzieć tylko dla naszych szanownych kandydatów, ale również wyczulić nasze społeczeństwo. Prosimy o pytanie. Nie doświadczenie. Pytanie jest takie. Chodzi o to, żeby robić jak najmniej błędów. A mamy pytanie jest takie. Co nasi burmistrzowie zrobią, żeby to można było naprawić? Bo wieje nam się tutaj sytuacja taka, że może być pomylone, raczej może nie wypalić nam ta droga wodna w tym Orzeszu. Bo obecnie już się chodzi po kostce tylko w wodzie. Ciekawe, jak będą kajaki. Teraz
pamiętam od 14. Opowiadamy to bardzo i Mówimy dzisiaj o takiej dużej inwestycji, którą Państwo na pewno o niej słyszeliście, a mianowicie nowy szlak wodny Giżycko-Augustów, którym malutkim elementem miała być rzeka Orzysza. Dużą inwestycją to miała być przeprawa między jeziorem Tyrkło i Bugelną. Temat ten to jest temat sprzed II wojny światowej. Te dokumenty już tworzyli Niemcy. Nie zbudowali tego kanału z dwóch powodów. Z powodu różnicy poziomu wysokości wód między jeziorem Tyrkło i Bugelną, ale to był mniejszy problem technologicznie do obejścia. Natomiast ten teren był terenem strategicznym. To są jedyne bunkry pancerne, które Niemcy wybudowali, to wybudowali między jeziorem Tyrkło i jeziorem Bugelną i można sobie zwiedzać. Inwestycja ta, Augustów Giżycko, moim zdaniem, to około 1 mld zł. Natomiast lotnisko w Szymanach, którego trwa budowa, kosztuje w granicach, przyjmujemy gotowe niemieckie lotnisko z pasem startowym, na którym lądowały samoloty, o których telewizja mówiła. I żeby to lotnisko dostosować tylko do standardu lotniska cywilnego, to trzeba dodatkowo 200 milionów złotych. Jako radny sejmiku warmińsko-mazurskiego uczestniczyłem w poszukiwaniu tych 200 milionów złotych. Trwało to 3 lata, zresztą Radio Olsztyn jeden raz o tym mówiło i inwestycja się rozpoczęła. Na lotnisko prawie gotowe, 200 milionów złotych. Tutaj minimum 1 mld zł. Ja myślę, proszę Państwa, że to jest teoretyczne zadanie, praktycznie nie do zrealizowania. I gdybyśmy wykopali taki typowy kanał między jeziorem Tyrkło i Bugelną, a ten temat naprawdę dokładnie analizowałem, będę starostą powiatu piskiego. Minimalna szerokość... Ale jeszcze już ostatnie zdanie. Minimalna szerokość kanału 16 metrów, u góry kanał miałby 150 metrów. Największy odwadniający rów w Europie. 3 kilometry z jednej strony wysuszymy lasu, z drugiej strony nie ma mowy, żeby jakakolwiek organizacja ekologiczna na to się zgodziła. Myślmy o rzece Orzyszy. 30 sekund, żeby być uczciwym panu Aleśnikowi, panie Aleśniku. Tak, no wszystkie rzeczy można zrobić w dzisiejszej technologii i oczywiście wszystko można wybudować. Tylko kto ma to zrobić? Jakie pieniądze? Woda jest własnością Skarbu Państwa i w Zarządzie Gospodarki Wodnej. To jest jednostka centralna i tam pieniądze z budżetu centralnego na takie inwestycje powinny iść. Natomiast ta jednostka buduje w tej chwili od wielu lat kanał Elbląski, kanał łączący Grodno czy Niemen z Augustowem, tutaj kanał koło Węgorzewa, więc jakieś inwestycje prowadzi. I to właśnie oni powinni to zrobić. To jest Skarb Państwa, tam i odszkodowań takich nie byłoby i tak dalej. Jaką techniką? Tego na dzień dzisiejszy nie wiadomo. Jakieś propozycje jeszcze były przed wojną. Natomiast mówimy tu o turystyce i pan o to pytał. Wydaje mi się, że najpierw to, co można zrobić, trzeba wprowadzić bardzo widoczne oznakowanie gminy, tablice reklamowe podkreślające turystyczny charakter gminy. Informacje o turystycznych atrakcjach, tak żeby tego turystę, który zobaczy tablicę, nagle przygarnąć i stworzyć jemu warunki. Trzeba bić się o nich. Bardzo króciutki głos. Szanowni Państwo, rzeka Orzysza, co jest realne, co możemy usprawnić? Trzeba koniecznie otworzyć Orzysz dla turysty na jezioro Śniadwy, a poza tym mamy pomysł na to, żeby, przepraszam za kolokwializm, ale capnąć turystę trochę za gardło tego, który przejeżdża przez Orzysz. Musimy tak zorganizować wakacyjne atrakcje, żeby na ulicach było coś, co zapamiętamy. Mamy pomysł na to, aby każdy tydzień, wakacyjny tydzień w Orzyszu był inny. To są pomysły, które mamy z innymi. Chciałbym jeszcze, jeżeli to jest krótko powiedzieć, że tutaj przez miejscowość gminy przebiega międzynarodowa trasa 1000 jezior północnych, Węgorzewo, Świętajno, Olecko. To już niedaleko jest to do Rzysza, a więc nasze trasy rowerowe, które mają 120 km, po pierwsze trzeba wprowadzić do porządku, po drugie połączyć z międzynarodową trasą rowerową.
Dziękujemy. Jedno pytanie, nie zdążyłem, panie profesorze. Pani ma tutaj więcej. Jedno pytanie wytrzymamy. Szacunku dla państwa, którzy przyjdzie z czasem. Ja mam pytanie do pana burmistrza. Danuta Kiera, przewodnicząca koła emerytów i rencistów. Ja miałam jeszcze pytanie właśnie odnośnie emerytów, ale zacznę od ważniejszego pytania. Ponieważ chciałabym usłyszeć, jak panowie widzą sfinansowanie, bo zostały zawieszone w ogóle wszystkie w szkołach zajęcia pozalekcyjne. Nie ma ekscesów. My mówimy tu o pięknym sporcie takim i owakim, a salę o godzinie 16 szkoła jest zamknięta. Nie ma SKS-u. Zajęcia pozalekcyjne. Tak. Jeszcze możemy dodać, że przygotowując się tutaj, skoro już jesteśmy przy szkole do naszego spotkania, ustaliśmy, że w czasie jednej z ostatnich sesji Rady Miejskiej Rzeszów była poruszana kwestia patologii w szkołach. Agresja, bagaje, brak motywacji, niskie potrzeby edukacyjne uczniów, to tylko niektóre z problemów, o których mówił w czasie sesji wtedy psycholog. Pan Jan Oleśnik. No więc szkołami zarządzają dyrektorzy tej szkoły, wybierają przez samorząd. Burmistrz już takie nie musi bardzo wchodzić w te tematy szkolne, znaczy w tym sensie, że reagować na różne nieprawidłowości, natomiast tam to będzie wykształceni, którzy powiększyli studia właśnie pedagogiczne, wiele kursów i mówiłem o tym, że trzeba ich dalej doszkalać i żądać od nich właściwych zachowań. To już dyrektorzy szkół będą w ten sposób kwalifikowani na swoje stanowiska, żeby tych rzeczy nie było. Natomiast jeżeli chodzi o finansowanie, to też mówiłem o budżecie i na pewno słuszny postulat, a trzeba tam znaleźć środki. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, na pewno jest potrzeba wprowadzenia klas sportowych w naszych szkołach. Jeżeli mamy klub sportowy Śniarzy i MKS, to dobrze by było, żeby już nawet od szkoły podstawowej systematycznie młodzież mogła trenować. Chciałbym, żeby w każdej szkole był jeden ciąg klas sportowych. Mówi Pan o pewnej patologii, o pewnych jakichś społecznych trudnościach wśród dzieci i młodzieży. Myślę, że prowadzenie na poważnie harcerstwa jako formy socjalizującej młodzież, to się sprawdziło przez wiele lat. Dzisiaj mamy szkoły, gdzie działają drużyny harcerskie, w gimnazjum, w szkole, w Dąbrówce, ale ta forma pracy z dziećmi, ona się sprawdziła na przestrzeni lat. I chciałbym reaktywować właśnie harcerstwo jako tę formę, która daje realne, prawdziwe i oczywiste efekty resocjalizacyjne. Na pewno trzeba postawić na sport masowy. Sport masowy zaniknął w naszej gminie. Nie ma biegów przełajowych, nie ma lekkiej atletyki, nie ma turniejów, nie ma gier zespołowych oprócz piłki nożnej. Zginęła moja ulubiona gra, której przez wiele lat trenowałem w klubie Jagiellonia, a mianowicie piłka ręczna, żeby wrócić do tych gier zespołowych, żeby nasze dzieci miały szansę na taki ogólny ruch, a poza tym trzeba też wrócić do turniejów, czwórboju, trójboju lekkoatletycznego, wtedy będzie lekkoatletyka w szkołach, jeżeli wrócimy do tych form rywalizacji sportowej. Szacunku dla kandydatów i dla Państwa. Na pewno był między nami burmistrz Orzysza. Powiemy Państwu, który...